Szanowni Państwo, dzisiaj jest 30 kwietnia 2023 roku. Jestem wraz z kolegami w elipsie spadku meteorytu Półtusk. Dzisiaj jesteśmy w okolicach wsi Rozdziały. To tutaj, na tych polach, zostały znalezione okazy o wielkości mniej więcej od 100 gram do kilograma. Przeważająca większość meteorytów zawiera w swoim składzie stop żelazoniklowy. W przypadku meteorytów żelaznych i meteorytów żelazno-kamiennych jest to w zasadzie oczywiste. Okazuje się jednak, że większość meteorytów kamiennych także zawiera drobinki metalicznego żelaza. Mam tu na myśli przede wszystkim najliczniejszą grupę meteorytów kamiennych – chondryty zwyczajne. Do tej grupy należy właśnie meteoryt Półtusk. Skoro większość meteorytów zawiera w swym składzie metaliczne żelazo, to meteorytów znajdujących się pod powierzchnią Ziemi możemy szukać wykrywaczem metali. Istnieje kilka typów wykrywaczy metali, jednak obecnie najczęściej spotykanym jest ten typu VLF, Very Low Frequency, czyli wykrywacz działający na niskiej częstotliwości. Taki wykrywacz metali to urządzenie elektroniczne, które poprzez cewkę znajdującą się nisko przy Ziemi wysyła fale radiowe w głąb Ziemi. Fale radiowe, gdy napotkają odpowiedni obiekt, generują w nim prądy wirowe, a prądy wirowe z kolei ponownie emitują fale radiowe we wszystkich kierunkach, w tym w kierunku wykrywacza. Dlatego, gdy taki obiekt w Ziemi znajduje się pod cewką wykrywacza, daje znać o swoim istnieniu, a wykrywacz informuje nas o tym sygnałem dźwiękowym, identyfikacją numeryczną na wyświetlaczu, a czasami nawet wykresem na ekranie. W zależności od składu chemicznego obiektu, reakcja wykrywacza jest różna. Złoto identyfikowane jest pod innymi numerami niż srebro i pod innymi numerami niż żelazo. Drobinki stopu żelazoniklowego w meteorycie Półtusk mają swoją charakterystyczną numerację. Dla jasności, u każdego producenta wykrywaczy i w zależności od ustawień wykrywacza jest ona inna. Niestety, podobną odpowiedź na sygnały wysyłane z cewki wykrywacza dają kamienie magnetyczne. Co gorsza, często o podobnej lub czasami takiej samej numeracji, jak w przypadku meteorytu Półtusk. Winowajcami są tutaj minerały zawierające tlenki żelaza, takie jak na przykład magnetyt czy hematyt. Na tym przyspieszonym filmie wykopałem 5 kamieni magnetycznych w przeciągu 10 minut, co oznacza wykopanie jednej dziury co 2 minuty. Przy 8-godzinnych poszukiwaniach oznaczałoby to 240 wykopanych dziur. Fizycznie niemożliwe jest wykopanie tylu dziur, dlatego poszukiwacze muszą sobie jakoś radzić z fałszywymi sygnałami. Kamienie magnetyczne z wyglądu nie przypominają meteorytów. Wyglądają jak zwykłe polne kamienie. Niestety, tak samo jak meteoryty, przyciągają one magnes, a także mogą powodować reakcję ręcznego wykrywacza metali, pinpointera. Z Marcinem i Konradem przeprowadzimy dzisiaj 2 testy 3 wykrywaczy metali. Wykopiemy w ziemi 6 dziur i na typowej głębokości dla meteorytów Półtusk, czyli 10-15 cm, umieścimy albo kamienie magnetyczne, albo meteoryty Półtusk. Mamy ze sobą 3 okazy meteorytu Półtusk do testów. Największy okaz meteorytu Półtusk do testów to piętka o wadze 526 gram, z okazu znalezionego przez Marcina w 2019 roku. Cały okaz ważył 3,7 kg i został pocięty na płytki przez kolejnego Marcina, Marcina Cimałę z polandmed.com.
Zapraszam do obejrzenia odcinka poświęconego temu okazowi na kanale Marcina Cimały. Link oczywiście pod filmem. Znalazca tego okazu, Marcin, redaktor naczelny portalu meteorytowego kosmoartel.pl, jest dzisiaj z nami i wspólnie będziemy przeprowadzać za chwilę testy wykrywaczy. Także na stronie Marcina znajdziecie Państwo relację z dzisiejszych poszukiwań oraz wyczerpujące artykuły na temat kamieni magnetycznych. Drugi okaz meteorytu do testów waży 292 gramy i został znaleziony przez Janusza Kosmowskiego w 2022 roku. Zapraszam na kanał Janusza, Astrokosmo, link oczywiście pod filmem. Trzeci okaz meteorytu Półtusk o wadze 105 gram znaleziony został w 2023 roku przez Konrada, który dzisiaj także z nami testuje wykrywacze. Konrad z kolei jest autorem strony kosmiczneokruchy.pl. Zapraszam na stronę Konrada, link w opisie filmu. Konrad jeszcze nie wie, że za 3 godziny, 900 metrów na zachód od tego miejsca, w którym się teraz znajdujemy, znajdzie kolejny okaz meteorytu Półtusk o wadze 115 gram. Ale o tym więcej na końcu programu. Mamy tutaj wykopane 6 dziur. Do każdej z dziur włożymy albo meteoryt, albo kamień magnetyczny. Marcin nie będzie wiedział, co jest w tych dziurach schowane i będzie musiał nam powiedzieć, czy należy taką dziurę kopać, czy nie kopać. Czy spodziewa się w niej meteorytu, czy kamienia magnetycznego. Mam tutaj 2 okazy meteorytu Półtusk i 4 kamienie magnetyczne. Pochowam je teraz do tych wykopanych dołków. Zaraz będziemy próbowali rozpoznać, co jest co. Gotowe. Pierwszy test zrobię ja wykrywaczem Rutus Atrex. Zobaczmy, pierwsza dziura. Minus 82. Minus 82. Druga dziura. Minus 81. W pierwszej dziurze był sygnał kamienia, w drugiej meteorytu Półtusk. Oczywiście ja trochę oszukuję, bo wiem, co gdzie schowałem. Trzecia dziura. Trzecia dziura, minus 80, minus 81. To są numery do kopania meteorytu Półtusk. Czwarta dziura. Minus 81, stabilny sygnał. Czwarta dziura też jest do kopania meteorytu Półtusk. Piąta dziura. Bardzo silny sygnał. Minus 81, minus 82. Nawet częściej minus 82. No tak na granicy kopania, piąta dziura. I szósta. Szósta, minus 81, minus 82. Też na granicy kopania. Następne przejście w teście numer 1 wykona Marcin wykrywaczem spektra. Aby przyspieszyć analizę wyników, nie będę omawiał kolejnych dołków. Opowiem zbiorczo. W tym teście Marcin wykopałby 2 dołki. Jeden meteoryt zostałby wykopany, a jeden pominięty jako kamień magnetyczny. Wykopany byłby też jeden kamień magnetyczny. Trzecie podejście w teście numer 1 wykona Marcin wykrywaczem Deus 2. Marcin ponownie wykopałby 2 dołki, w tym znalazłby jeden meteoryt i jeden kamień magnetyczny. Pominąłby on za to jeden prawdziwy meteoryt. Test numer 2. Meteoryty i kamienie magnetyczne zostały przemieszane. Ponownie 6 dziur, głębokość 10 do 15 cm. No i sprawdzamy Atrexa. W tym teście zakopane są 3 okazy meteorytu Półtusk i 3 kamienie magnetyczne. Swojego Atrexa ustawiłem na częstotliwość 7,6 kHz. W moim przejściu wykopałbym 4 dziury, odnajdując 2 meteoryty i 2 kamienie magnetyczne. Jeden meteoryt Półtusk, ten najmniejszy, byłby pominięty.
Marcin, używając wykrywacza spektra, wykopałby 3 dołki i we wszystkich byłyby meteoryty. 100% trafność, bez kopania dodatkowych dołków. W kolejnym przejściu Marcin, używając wykrywacza Deus 2, wykopałby 3 dołki, odnajdując 2 meteoryty. W trzecim dołku byłby kamień magnetyczny. Oznacza to, że jeden meteoryt byłby pominięty. Konrad przetestował swojego Atrexa na wyższej częstotliwości, 18,6 kHz. W pierwszym przejściu wykopałby on wszystkie obiekty, natomiast w drugiej próbie wykopałby 4 dołki, znajdując 2 meteoryty i 2 kamienie magnetyczne. Jeden meteoryt, ten największy, został zignorowany. Podsumowując, wykrywacze metalu są wystarczająco czułe i są w stanie znaleźć meteoryty kamienne. Do pewnego stopnia można kontrolować niechciane sygnały pochodzące od kamieni magnetycznych, a przez to zmniejszyć liczbę wykopanych dziur. W jednym z naszych testów udało się w 100% znaleźć wszystkie ukryte meteoryty bez kopania zbędnych dziur. Kwietnia 2023 roku o godzinie 15, około 900 metrów ode mnie, Konrad słyszy sygnał meteorytowy, czyli minus 80, minus 81 w swoim wykrywaczu metali Rutus Atrex. Szybko okazuje się, że na głębokości 12-15 cm znajduje się kolejny okaz meteorytu Pultusk. Jest to rudawy kamień, na którym po zgrubnym oczyszczeniu w niektórych miejscach widać charakterystyczną dla meteorytów kamiennych czarną skorupę obtopieniową. Gratulacje! Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków w gabinecie astronoma.